Lota. Cześć moi drodzy, tu Kasia. Witam Was w programie Hot Plota w SK TV Hit na czasie. W tym tygodniu możecie wygrać najnowszy album zespołu Red Lips, dlatego oglądajcie nas bardzo uważnie. A na początek dzisiejszej Hot Ploty, ploteczka dotycząca Kim Kardashian. A ta powiedziała, że ślub w całości zaplanuje Kanye West. Ona będzie zajmowała się ich malutką córeczką i absolutnie wierzy mu we wszystko, co zrobi, bo mówi, że Kanye ma doskonałe wyczucie stylu. Jednak Kim nie zrezygnowała z jednej rzeczy. Sama wybierze sobie suknię ślubną. Hot Plota. Ewa Farna wyznała na wideoczacie SK.pl, że jest bardzo dumna ze swojego nowego albumu Winna. Ta płyta jest po raz pierwszy tak najbardziej moja, z tego względu, że już nie używaliśmy publishingów. Wszystko nagraliśmy tylko ja ze swoim zespołem i to jest takie nasze. To są moi kumple i nagraliśmy to takim sposobem, jakbyśmy się spotkali w garażu. Chcieliśmy zrobić fajną płytę. Wymyśliliśmy sobie okładkę, aranżację. Właściwie wszystko było w naszych rękach i zostało to zaakceptowane przez wytwórnię oraz producenta. Strasznie się cieszę, że to się tak pojawiło, jak chciałam, i czekam na reakcję, powiedziała Ewa. Hot Plota. Hot Plota. Oglądacie Hot Plotę w SK TV Hit na czasie. Od gwiazdki Disneya do głosu pokolenia. Takim tytułem okrzyknęła się Miley Cyrus. Powiedziała, że jest na tyle kontrowersyjna, że wiele osób chce ją naśladować. Ale dodała również, że wiele osób chce ją uciszyć. Moim zdaniem nic dziwnego, bo Miley ma zdecydowanie za długi język. I to dosłownie. A w dodatku jest wiele innych osób, które o wiele bardziej niż ona zasługują na bycie prawdziwym głosem pokolenia. Hot Plota. Natalia Kukulska wystąpi podczas pierwszej polskiej edycji wielkiego koncertu Night of the Proms. Impreza odbędzie się 22 marca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Oprócz Kukulskiej swój udział w niej potwierdzili tacy artyści jak Amy McDonald, OMD czy John Miles. Natalii Kukulskiej chyba nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba, mówi Janusz Stefański z agencji koncertowej Prestige MJM, która jest organizatorem koncertu Night of the Proms w Polsce. Hot Plota. Kochani, na zakończenie dzisiejszej Hot Ploty w SK TV Hit na czasie jeszcze jedna ploteczka. Tym razem chodzi o Angelinę Jolie i Brada Pitta. Okazuje się, że słynny aktor nie lubi się kąpać, bo uważa, że wszystkie mydła, którymi się myje, są niezdrowe i zawierają wiele substancji, które mogłyby mu zaszkodzić. I w ogóle się nie myje. Angelina powiedziała, że nie ma takiej opcji, kiedy jest w domu z dziećmi, musi się kąpać. A kiedy wyjeżdża gdzieś na plan filmowy, wtedy może robić dosłownie co chce. Dodała również, że śmierdzi jak pies pasterski. A jeśli wy jesteście zainteresowani najnowszym krążkiem zespołu Red Lips, to wystarczy, że odpowiecie na pytanie, jak nazywa się drugi singiel promujący tę właśnie płytę. Prawidłowe odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs@sk.tv. Żegnam się teraz z wami bardzo gorąco. Do zobaczenia w kolejnym programie.